Witam Was serdecznie, a wręcz uroczyście na dobrewino.pl. Dziś wyjątkowy dzień, dziś 17 kwietnia. Niektórzy obchodzą urodziny, niektórzy imieniny, a my oczywiście w temacie wina. W ciągu roku kalendarzowego możemy spotkać się z różnymi świętami, które są okołowinne. Dziś, 17 kwietnia, przypada Światowy Dzień Malbeka. My jako dobrewino.pl też angażujemy się w promowanie tego świetnego szczepu winiarskiego. Wszystko zaczęło się oczywiście od winiarzy argentyńskich, którzy chcieli bardzo promować swoje dobro narodowe, jakim jest Malbec, który uprawiają. Właściwie 80% winorośli czerwonej tego kraju stanowi Malbec. No ale skąd tak naprawdę ten Malbec się wziął? No nie z Argentyny, mili Państwo, natomiast z Francji, jak wiele szczepów winiarskich. Właśnie z Cahors. Cahors, czyli subregion Bordeaux w południowo-zachodniej Francji, uprawiana onegdaj przez Cahorzan. Natomiast, mili Państwo, no, czasy się zmieniły. Przełomowym momentem była połowa XIX wieku, kiedy to pasożyt w postaci filoksery zaatakował sadzonki winorośli nie tylko bordowskich, ale dotknęło to również Włochy czy też Hiszpanie. No i ratowano co tylko można było, między innymi Malbeka. Malbeka przetransportowano drogą morską. Nie wszystko oczywiście udało się uratować, ale w końcu dotarło na ziemię obiecaną, którą jest do dziś właśnie Argentyna, głównie region Mendoza, gdzie 80% upraw winorośli czerwonej stanowi właśnie ten szczep. No i co się stało? No, klimat, ekosystem i tak naprawdę gusta konsumentów się zmieniły. Cahors praktycznie już minimalnie gdzieś uprawia Malbeka. Nie jest dostosowany do gustów Francuzów. Znajdując nowy terroir w Argentynie, odnalazł Malbec to, co w nim jest najlepsze. Dzięki temu, że mamy odpowiednią wysokość nad poziomem morza, stabilny klimat, uzyskał swoją żwawość, aksamitność i pełnię smaku, czego niestety nie jesteśmy w stanie już odwzorować na ziemi francuskiej. Szanowni Państwo, z okazji Światowego Dnia Malbeka proponuję Państwu duel, pojedynek pomiędzy starym i nowym światem. Winnicą Château du Cèdre, oczywiście z apelacji Cahors, AOC, we Francji kontra Valet de Uco od Zuccardiego w Argentynie. Wina bardzo podobne w stylu, wina starzone w beczkach, wina w tej samej cenie wyjściowej. No zobaczymy. Także zachęcam Was do zamówienia i zobaczcie w warunkach domowych, kto wygra. Oba wina to wina pełne i bogate. Taki mają styl. Jeżeli chcą Państwo czerpać z tych win jak najwięcej, jak największą przyjemność, jak najwięcej owocu, najwięcej charakteru z obu tych butelek, rekomenduję Państwu zaopatrzyć się w dekantery, które mam tutaj koło siebie, przelać te wina do nich, tak żeby nastąpił szybszy proces dekantacyjny, a więc napowietrzenia się tego wina w czasie. Zrobimy to teraz wspólnie, następnie odczekamy trochę, żeby wino doszło do siebie, dojrzało, zaczęło oddychać i wtedy, mam nadzieję, odda z siebie to, co najlepsze. Temperatura podawania to około 16-18 stopni, kieliszki do wina czerwonego. Startujemy! Jest dobrze. Upłynęło 45 minut od czasu, kiedy dekantowaliśmy to wino. No zobaczymy. Wina powinny się dobrze dotlenić. Zobaczymy, co mają w środku. Zaczniemy od degustacji klasyka. Dajmy mu palmę pierwszeństwa. Jest to Château du Cèdre z Cahors, rocznik
2015, oczywiście wino butelkowane w winnicy. Dodatkowo może dodam, że wino ma certyfikat upraw ekologicznych wydawany przez Komisję Europejską. Jest to certyfikat tak zwanego euroliścia. Wino jest absolutnie pozbawione jakby ochrony chemicznej, bez stosowania pestycydów, herbicydów czy fungicydów. Ale to nie powinno mieć żadnego jakby wpływu na wartości degustacyjne. Powiem tak, nie do końca wiem, co wam powiedzieć, kochani, ponieważ jestem w absolutnym szoku. To wino już ma parę lat za sobą i można by powiedzieć, że skoro Cahors już nie jest tym siedliskiem terroir do uprawiania Malbeka, który ma ten potencjał, ten charakter, no to no nie, no tutaj nie mogę się zgodzić. To wino ma w sobie ogromny charakter i na pewno wytrzymało presję czasu. W moim odczuciu, jeżeli chodzi o zapach, jest wciąż intensywny, jest wciąż aktualny. Zobaczmy na podniebieniu. No na pewno wino jest wytrawne, pozbawione jakiegokolwiek cukru resztkowego, natomiast dojrzałość tego Malbeka i jego przechowywanie w dębowych beczkach przez około 24 miesięcy daje temu Malbekowi piękną strukturę. Piękna tanina, bardzo intensywny owoc czerwony, jagody, trochę dymu, ściółki, drewna, wanilii, a na końcu wybijająca się czekolada. Bardzo wyraźne wino, bardzo bogate i zapewniam was, że jego czas nie dobiegł końca. Druga etykieta, drugie wino, tak zwany Nowy Świat. Zuccardi produkuje Q Malbec. Q jak quality, czyli wino jakościowe, wino z selektywnego zbioru najlepszych owoców, które uprawiane są na dwóch parcelach Doliny Uco. Mamy tutaj Altamire Paraje oraz Vista del Flores. No to co? Zaczynamy. Jeszcze technicznie rzecz biorąc, parę słów na temat winifikacji. To wino było starzone również w dębie francuskim, natomiast tutaj zastosowano system 12 miesięcy w beczce i jeszcze 6 miesięcy w butelce, żeby jednak dopracować to wino i ewoluować się troszeczkę inaczej niż Château du Cèdre. Zuccardi Q Malbec, bardzo wysoka uprawa nad poziomem morza, bo to jest 1100 metrów, więc tam mamy bardzo taki agresywny klimat, wręcz górski, mamy Andy. Krystalicznie czysta woda, no i to wszystko jakby sprawia, że to terroir dla tego Malbeka jest tutaj absolutnie wyjątkowe. To jest zupełnie inny Malbec. Dlaczego? Dlatego, że ta wysokość nad poziomem morza oraz zastosowanie oczywiście systemu beczka-butelka spowodowało, że to wino jest bardziej takie żwawe, jest aksamitne, nie jest tak szorstkie, jest bardziej subtelne od klasyka, jakim jest Cahors w przypadku Château du Cèdre. Może dlatego właśnie Mendoza Zuccardi jest tak bardzo lubiany przez konsumentów Malbeka. Natomiast sami ocencie, jeżeli chodzi o ich walory, o ich charakter, o ich profil, bo bawina są absolutnie poprawne. Różnica dwóch lat na pewno zmienia ich profil. Tak naprawdę sam nie wiem na czyją korzyść. Obie wina są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o rekomendacje kulinarne, to Malbec, to stek. Stek oczywiście argentyński w przypadku Zuccardi Q Malbec, natomiast jeżeli mówimy o Cahors w Burgundii, to szczególnie polecam wam beef stroganoff lub specjalnie przyrządzoną wołowinę po burgundzku. Przepis na te potrawy znajdziecie na dobrewino.pl.
Cena obu win, zarówno Zuccardi, Q Malbec, jak i Château du Cèdre Malbec, to 99 zł. Natomiast z okazji Światowego Dnia Malbeka przygotowaliśmy dla Państwa specjalne bonusowe pakiety, nawet z 25% rabatem.